Jesteśmy pierwszą siłą w Polsce od czasów Solidarności. Pierwszą siłą, która daje nadzieję na uratowanie ojczyzny. My musimy to wygrać. My nie mamy innego wyjścia. Zresztą, jeszcze inaczej, źle powiedziałem, my musimy osiągnąć cel, bo myśmy już wygrali. Myśmy wygrali z sumienia. To jest bardzo ważne. Pamiętajcie, cokolwiek się nie zdarzy, my mamy czyste sumienia i spokojnie możemy mówić, będziemy mogli mówić naszym potomkom, my jesteśmy, byliśmy, jesteśmy i będziemy bojownikami. Natychmiast zaczniemy tworzyć struktury, organizować obywateli i gwarantuję wam, że najpóźniej w ciągu 2 lat ten system pęknie. Podpisaliśmy w ramach Koalicji Polskiej pomiędzy PSL-em a Kukiz15 porozumienie programowe o współpracy w wyborach do Sejmu RP w 2019 roku. A w naszym studiu Paweł Kukiz, artysta, muzyk, poseł, lider ruchu Kukiz15. Witam serdecznie. Witajcie kumie. Witajcie kumie. Tak jest. Znaczy pozdrowienie ludowe już. No oczywiście. No dobrze, ale... Idziemy razem, to, nie wypada inaczej. A czy jak ja się teraz zabawię w Joannę Szczepkowską sprzed 30 lat, z 89 roku i powiem teraz tak. Proszę państwa, 8 sierpnia 2019 skończył się Kukiz15. To jest. Powiem nieprawdę? Witam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę w Chicago oraz widzów na moim kanale YouTube. W ostatnim felietonie przed wakacjami obiecałem, że nic przez te najbliższe 2 miesiące o polityce nie będę wspominał. Postanowiłem sobie od tego wszystkiego odpocząć. No niestety właśnie podczas naszego urlopu, kiedy to pływaliśmy na kajakach po naszych tutaj wspaniałych szlakach, jakie w Polsce się znajdują, no sporo rzeczy się wydarzyło. Przede wszystkim wydarzyło się z ruchem Kukiz15, dlatego nie mogę czekać do września, kiedy to chciałem już takie definitywne moje rozliczenie z tym ruchem przeprowadzić. Nagrywam to trochę wcześniej. W ciągu ostatnich miesięcy wielu moich znajomych pytało się, dlaczego na moim profilu na Facebooku jest ciągle moje zdjęcie z Pawłem Kukizem. Powiedziałem im, że poczekajcie do września, wszystko wyjaśnię. No ale czas trochę i to, co się wydarzyło, przyspieszyło to. Dlatego dziennikarz obecnie z Polsatu, Bogdan Rymanowski, podobnie jak kiedyś tam Joanna Szczepkowska, ogłosił w obecności Pawła Kukiza, że 8 sierpnia 2019 roku ruch Kukiz15 skończył się. Ja się z tym nie zgadzam, tylko z tego powodu, że nie 8 sierpnia 2015 roku, ale dużo, dużo wcześniej. Będę też chciał odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie Paweł Kukiz nas zdradził. Ale może zacznę od początku. Pawła Kukiza poparłem już w wyborach prezydenckich. Jest to dłuższa opowieść, dlaczego tak się stało. W każdym bądź razie nigdy nie angażowałem się w żadną politykę, nigdy nie należałem do żadnej partii. Uważałem, że trzeba się od tego trzymać z daleka, bo się nic nie jest w stanie na to wpłynąć, na te wydarzenia, które w polityce się dzieją, przy tym ustroju politycznym, jakim na dzień dzisiejszy jest, przy tej konstytucji, którą nam przygotowała komuna, czyli Kwaśniewski and wspólnicy. Sami się do tego przyznają. No ale w 2014 roku właśnie lipiec, sierpień, przełom, kiedy wybuchła w Polsce afera tak zwana taśmowa, kiedy zobaczyłem, że już naprawdę nawet takie pokazanie na talerzu, to co się dzieje w Polsce na Polakach, nie robi specjalnego wrażenia. Wiele rzeczy na mi się skumulowało. Po prostu przyrzekłem Panu Bogu, że Panie Boże, jak kiedyś się znajdzie osoba, która będzie ten system chciała zmienić, tą konstytucję, żeby wreszcie to wszystko stanęło na torach, to ja to taką osobę poprę. No i pojawił się Paweł Kukiz, który właśnie te podobne postulaty, które ja
cały czas Błoszę przedstawił. No i poparłem Pawła Kukiza w momencie, kiedy de facto on miał tam chyba 2% w sondażach. Nie wydawało się wtedy, że on w ogóle wyskoczy tak do góry, no ale okazało się, że w Polsce takich osób jak ja było dużo więcej. Zbieraliśmy podpisy, pomagaliśmy w jego kampanii. Może, że tak powiem w skrócie, określę też to, że po moich doświadczeniach, kiedy to związanych z historią, kiedy to z wieloma osobami, z dziesiątkami osób przebywałem i rozmawiałem w ich domach bezpośrednio, zawsze też między innymi tam nawiązywali w jakiś sposób do polityki, przekonałem się, że jak dobrze te sprawy się tłumaczy tak prosto, na prostych przykładach, to oni dają się do tego przekonać. No i właśnie kiedy była kampania Pawła Kukiza prezydencka w takim szczycie w mojej rodzinnej miejscowości w Nowym Bystrem, w ciągu 2 tygodni właśnie po tych moich znajomych sąsiadach przeszedłem po prawie wszystkich domach i starałem się właśnie to tłumaczyć już bezpośrednio. No musiałem troszeczkę przyspieszyć, bo to w każdym chcieli troszkę dłużej porozmawiać, pogadać, o co to dokładnie chodzi. O Pawle Kukizie 90% pojęcia nawet nie miało, co to w ogóle jest z tych osób. No ale właśnie po te rozmowy i te pokazywanie, jak to by mogło wyglądać, spowodowało, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Nowym Bystrym Paweł Kukiz uzyskał 30% głosów. Pierwsze miejsce miał oczywiście obecny prezydent Andrzej Duda, ale to tylko pokazuje, jak można było działać właśnie to, kiedy w tych bezpośrednich rozmowach pokazuje się tą błędną ustrój, który na dzień dzisiejszy w Polsce panuje. No i później wynikła następna kwestia, czyli już wyborów parlamentarnych. O tym, że będę tym uczestniczył, nie miałem bladego pojęcia. Tam oczywiście zaczęły się już zupełnie inne jazdy, jeżeli chodzi o wybieranie tych osób na te listy. To byśmy musieli tutaj spędzić znowu następne jakieś godziny, żeby to wszystko opowiedzieć. No w każdym razie w wielkim skrócie ja się znalazłem na tej liście zupełnie, no naprawdę zupełnie przez przypadek, bo kiedy przez internet można było zgłaszać chęć do kandydowania z list Kukiz 15 tutaj w okręgu w województwie małopolskim, okazało się, że poinformowano mnie, że z powiatu taczańskiego w pewnym momencie nie było zgłoszonej ani jednej osoby, a oni to chcieli tak podzielić, żeby z każdego jednego powiatu przynajmniej jeden kandydat był. I poproszono mnie, żeby przynajmniej ja się na razie zgłosił do momentu, kiedy może jeszcze ktoś inny będzie chętny. No niestety zgłosiła się później jeszcze jedna osoba, która na tym słynnych selekcyjnych rozmowach odpadła. No a bardzo później, że tak powiem, się przestawił szybko, bo poszedł do Zbigniewa Stonowi, skoro go u Kukiza nie chcieli. No i znowu zostałem ja sam na placu boju, jeżeli chodzi o powiat taczański. Naprawdę w tym czasie nie było nikogo, kto Pawła Kukiza tak chciał poprzeć, no, oficjalnie. Mało tego, właśnie nie było wśród tych młodych osób, które by chciały wystąpić o kandydowanie na posła, tak jak Paweł chciał, żeby przede wszystkim były te młode osoby. No i tak się znalazłem w tym cyrku, bo to inaczej nie można powiedzieć. Moje wyobrażenie tego było zupełnie inne. Tutaj wielki szacunek należy oddać osobie takiej jak Krzysztof Holender, który próbował ogarnąć ten temat. Przecież myśmy w ogóle nie wiedzieli, co to znaczy startować w wyborach. Tam były pewne sprawy formalne, które trzeba było spełnić. W każdym bądź razie on potrafił to wszystko ogarnąć. Na jedynce oczywiście została umieszczona Elżbieta Borowska, obecnie Zielińska, no i wiadomo było, przynajmniej ja i parę osób, że pracujemy de facto na tą naszą jedynkę i tak się też działo. Mówię o tym dlatego, żebyście wiedzieli, dlaczego do pewnych wydarzeń dochodziło już później, bo to były też pierwsze symptomy tego, w jaki nieprofesjonalny sposób to wszystko jest prowadzone, jaki tam był chaos na górze, jeżeli chodzi o pewne sprawy decyzyjne. Tam nie było jednej koncepcji tego wszystkiego, w jaki sposób to miało by wyglądać.
Ja to doskonale się o tym przekonałem wtedy, kiedy wymyślono, że na Podhalu zostanie przeprowadzona taka konwencja wyborcza południa. Policzono szybko, że przybyłoby na nią tutaj nawet ze Śląska i z Tarnowskiego i z Krakowskiego, dawnego Nowosądeckiego, blisko 500 osób. Niestety w Nowym Targu takiej sali nie udało się, że tak powiem, skonstruować, no, znaleźć. No i tutaj przypadło do tego Zakopane. Cały ciężar organizacyjny tego właśnie spotkania tutaj, tej konwencji, którą tam sobie możecie obejrzeć, i scenariusza, który ja właśnie przygotowałem na tą konwencję, to właśnie spadło na mnie. Ja mówię o tych sprawach organizacyjnych, sala, zespoły i Krywań, i zespół góralski, i nagłośnienie, no i spanie, wyżywienie, wszystko to spadło na mnie, bo oczywiście w kwestiach finansowych to wspierali mnie wszyscy tutaj, którzy kandydowali wtedy z okręgu 14. No i na ile mogli tam w takich już sprawach jak ochrona czy coś, no to właśnie koledzy z powiatu nowotarskiego. Ale tutaj żeśmy zobaczyli, jak to wszystko wygląda od środka, kiedy to udało się zorganizować. Kiedy ten scenariusz im przedstawiłem, okazało się, że tam nie ma z kim rozmawiać, nie ma z kim zdecydować, żeby pewne rzeczy były ustalone, żeby to nie była totalna amatorka i totalny chaos. Tam nie chcieliśmy mieć tam wszystkiego wyreżyserowanego, no ale jakieś punkty główne chcieliśmy mieć opanowane. Niestety nie dało się tego opanować do samego końca. To była jedna wielka prowizorka. Mało tego, kiedy okazało się, że to wszystko już zostało upublicznione, że taka konwencja się obędzie, zostały wydrukowane plakaty, informacje poszły w mediach. Dosłownie dwa dni przed tym wszystkim, kiedy już to wszystko było na najwyższych obrotach, jeżeli chodzi o przygotowania, dostaliśmy informację, że jednak Paweł Kukiz na tej konwencji się nie zjawi. No tutaj już się zrobiło naprawdę gorąco. Krzysiek Holender chyba mało zawału nie dostał i chyba tylko nie wiem co spowodowało. Ja powiedziałem wtedy Krzyśkowi, że no, jak Pawła Kukiza na tym nie będzie, to po prostu podczas tej konwencji, gdzie mieliśmy właśnie zaprezentować naszych kandydatów z okręgu 14, ja po prostu ze sceny powiem, że rezygnuję. I dlaczego rezygnuję? Z powodu takiego i takiego chaosu, który wokół tego panuje, i niepoważnego traktowania osób, które chcą pracować na ten ruch. Nie wiem, w jaki sposób to zostało odkręcone, w każdym bądź razie już nie chcę naprawdę detali opowiadać. Moim zdaniem, mimo tej partyzantki, wyszło to lepiej, mogło wyjść jeszcze lepiej, ale niesmak i moje, że tak powiem, bardzo wielkie zastrzeżenie do osób, które wokół Pawła Kukiza wtedy zobaczyłem, już wtedy zaświeciły u mnie tak zwaną czerwoną lampkę. Wydawało mi się, że to tylko może jakiś chaos. Może to tak z tego chaosu to się wyłoni coś, co mogłoby być później dobrego. No niestety później to już było tylko gorzej. Między innymi z tego powodu, kto się znalazł na tych jedynkach. U nas niestety znalazła się osoba, od której od początku mówiłem, że nie powinna zostać numerem jeden. Zdarzyło się, jak się zdarzyło, pracowaliśmy wszyscy na nią. Mam na to i świadków, i nawet nagrania, kiedy na spotkaniach mówię, że głosujcie przede wszystkim na jedynkę, bo taki jest system Donta. Bardzo ciężko, żeby osoby z dalszych pozycji zjawiały się. To muszą być osoby, wchodziły do Sejmu. To muszą być osoby znane, muszą być osoby, które po prostu są w stanie przyciągnąć wyborców już swoim nazwiskiem. No i tutaj, jak gdyby nie pomyliłem się, już na drugi dzień, kiedy się okazało, że faktycznie Ela została posłanką, przestała odbierać telefony od wszystkich. No ja nawet oczywiście do niej nie dzwoniłem, no ale koledzy tutaj właśnie, między innymi z powiatu nowotarskiego, wydzwaniali, czy ja mam jakikolwiek kontakt z nią, no bo chcieliby pewne rzeczy poustalać, co dalej. No ja mówię, może to chwilowe, ale raczej nie myślę.
I te wszystkie ustalenia, które wcześniej żeśmy sobie poczynili, bo muszę wam powiedzieć, że naprawdę spotkaliśmy się jako ta wszyscy kandydaci z okręgu 14 razem. Współpraca była fajna. Pewne ustalenia poczyniliśmy, że nie wchodzimy sobie w pewne rejony i tak dalej. Oczywiście te ustalenia złamała Ela bez wiedzy naszej. Pewne rzeczy tutaj robiła w tych miejscach, gdzie myśmy działali. Ale wydawało się, że mimo wszystko jednak uda się to jakoś postawić. Między innymi to mieliśmy od razu w ciągu 2 tygodni po wyborach się spotkać, podsumować tą kampanię, przede wszystkim co dalej, ustalić co dalej. Tym bardziej, że właśnie na tym finałowym, 25 października bodajże, na tym finałowym transmitowanym przez telewizję spotkaniu w Warszawie Paweł Kukiz właśnie wyraźnie powiedział, że rusza w Polskę i będziemy budować struktury. Na tym spotkaniu, które miało być w ciągu 2 tygodni po wyborach, mieliśmy właśnie te wszystkie rzeczy poustalać, między innymi jak to wszystko możemy ogarnywać dalej, bo mi się wydawało wtedy właśnie po tych doświadczeniach, kiedy właśnie tutaj już na terenie powiatu taczańskiego znalazły się takie osoby, które wreszcie też poczuły i dokładnie to samo myślały, chciały wesprzeć, chciały działać. No i niestety to wszystko poszło od razu nie tam, gdzie trzeba. Myśmy mieli na Facebooku taką grupę tych osób, które kandydowały, to jeden przykład. Któryś z kolegów, przepraszam, że nie pamiętam już jego imienia, bo warto byłoby wymienić, wpadł na bardzo dobry pomysł, żebyśmy w każdym mieście powiatowym zrobili jak gdyby filię przyszłego biura posłanki Elżbiety Borowskiej już. No i każdy z nas oczywiście się zgodził, że to dobry pomysł mieliśmy. Każdy z nas chciał za darmo udostępnić jakiś lokal. Miałoby to tak wyglądać, że po prostu nie, żeby ona tu przyjeżdżała co ileś tam tygodni, tylko po prostu ktoś z nas miał zbierać jakieś tam te interwencje poselskie i to trzeba byłoby w jakiś sposób przygotowywać. No i ewentualnie, jeżeli by było konieczne i potrzebne, to wtedy tutaj by się zjawiała. Ja proponowałem przede wszystkim, aby to był kontakt poprzez wideokonferencję. Może taka osoba, która by chciała się z tą posłanką porozmawiać, nie miałaby problemu zgodzić się, że tutaj właśnie w tym biurze by porozmawiała i przedstawiła już bezpośrednio tej przyszłej posłance. No w każdym razie pomysł był bardzo dobry, bo ten ruch Kukiz 15 zbliżyłby się do tych wyborców, do tych dołów, bo to przede wszystkim na tym miało polegać. No to zostało przemilczane. Nawet nie podjęła tematu, nawet nie próbowała cokolwiek w tej materii robić. No ja przede wszystkim żałuję tego, że nie spotkaliśmy się już nigdy więcej. W związku z tym, jako ta ekipa dawna, która startowała do Sejmu z ramienia Kukiz 15. Dlatego, że naprawdę według mnie tu mógł być przykład, że możemy działać wspólnie, a struktury można byłoby tworzyć na podstawie tych osób, które były w tych wyborach. To by był taki trzon, od nich by się zaczęło. Ja miałem taki plan, który właśnie chciałem przedstawić im tam na górze, żeby od tych osób rozpocząć budowanie struktur, a wyglądałoby to w ten sposób, że w bazie internetowej zostałyby stworzone życiorysy tych osób, które się jako pierwsze tutaj zaczęły działać w strukturach. I wszystkich tych, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób działać, ale to miałoby być na zasadzie pełnej przejrzystości, pełnej otwartości. Czyli tam musiałyby się te osoby dokładnie określić, co robiły, co robią w tym momencie, nawet z tym, czy były karane, nawet z tym, czy kiedyś były karane, a te ich przewinienia uległy zatarciu. No po prostu wszystkie informacje, które byłyby potrzebne o tych osobach, byłyby zawarte w tych ankietach. Później, po jakichś weryfikacjach, byliby stopniowo od razu przyjmowani w poczet właśnie struktur Kukiz 15.
Moim zdaniem to było potrzebne. Bylibyśmy po prostu jedną wielką, zgraną ekipą w całej Polsce. Moglibyśmy poznawać się poprzez właśnie tam, poprzez ten portal internetowy moglibyśmy się poznać, moglibyśmy wiedzieć, kto co robi, moglibyśmy znać swoje opinie na pewne rzeczy. Ja sobie nawet wymyśliłem, że tutaj w każdym okręgu, gdyby się ileś tych osób zebrało, tak jak mówię, ich bardzo można byłoby szybko weryfikować. Przecież to są w powiecie czy w gminie, można dotrzeć do osób, które by mogły coś więcej też powiedzieć o tych, którzy chcą działać, czy to nie są jacyś nasłani karierowicze i rozbijacze. No ale wymyśliłem też, że właśnie bylibyśmy tą ekipą, tą grupą, która by miała kontakt z posłem i de facto my decydowalibyśmy o pewnych też rzeczach, które poseł ma robić tam na górze. To byłaby ta demokracja oddolna. A cały czas Paweł Kukiz o tym mówił, że no od dołu, od dołu. No to chcieliśmy zbudować od dołu. Mogłoby to właśnie tak między innymi wyglądać, że tutaj w tym można było przeprowadzać mini głosowania, w jaki sposób ma na przykład nasza posłanka Elżbieta zagłosować. Dlaczego ona ma sama decydować, nawet w tych sprawach światopoglądowych, może by w tym momencie, gdyby tu było zarejestrowane 200-300 osób, a przeprowadzilibyśmy takie mini głosowanie w naszym okręgu i tam by głosowało 200 osób, 150 byłoby za, 50 przeciw, to mimo że Elżbieta byłaby przeciw, jednak większość tutaj z okręgu 14 przez swojego przedstawiciela w Sejmie kazałaby jej głosować za. Było to do zrobienia? Było. Wiele innych rzeczy. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy to zły. Może ktoś by chciał to jakoś usprawnić, może ktoś by coś innego chciał doradzić. W tym naszym działaniu mielibyśmy wsparcie właśnie siebie, swoim nawzajem jakichś doświadczeń. Moim też pomysłem byłoby to, żeby w taki sposób można byłoby tworzyć projekt obywatelskiej konstytucji. Dlaczego mają prawnicy wymyślać konstytucję? Dlaczego nie moglibyśmy zaproponować pewne punkty do tej konstytucji na zasadzie właśnie ktoś proponuje, ileś osób jest za, ileś osób jest przeciw i taki projekt obywatelskiej konstytucji właśnie w tej bazie w jakiś sposób przygotowywanej przez osoby związane z Kukiz 15 mogłyby w jakiś sposób bardzo mocno pokazać, nie? Że możemy, osoby z zagranicy by mówiły, warto byłoby taki punkt w konstytucji, żeby był zawarty, a inni by proponowali co innego. Po 4 latach mielibyśmy już mniej więcej zręby tego, w jaki sposób wyborcy, którzy są za zmianą konstytucji, widzą tą konstytucję. Już tam wiele innych rzeczy można było robić. No ja proponowałem też kwestię interpelacji poselskich. Byłyby interpelacje, które dotyczyłyby bezpośrednio tylko okręgu, czyli spraw tutaj bardzo regionalnych, które można byłoby przekazywać bezpośrednio tej posłance do realizacji w Sejmie, ale też są takie rzeczy, które dotyczą całej Polski i mogłyby być jako interpelacja poparte przez cały klub Kukiz 15. Tutaj takim koronnym przykładem dam to, że zaraz na początku, początkiem 2015 roku, kiedy ten Sejm dopiero tam się tworzył, tutaj już się zgłoszono do mnie, w związku z tym, że jestem w jakiś sposób związany ze sportem, że słuchaj, weźcie tam coś, spróbujcie popchnąć kwestię remontów tych małych skoczni tutaj na Krokwi i średniej, no bo nie mamy gdzie trenować, wiesz, to tak trochę schodzi, może by tam wasi cokolwiek popchnęli. No gdybym ja taki temat na tym portalu naszym kukizowskim rzucił, słuchajcie, interpelacja, to przecież chyba, że trzeba jak najszybciej ruszyć z remontami tych skoczni, żeby kiedyś tam ci następcy skoczków mogli kształcić się i trenować, to myślę, że większość innych posłów, nie tylko Kukiz 15, by taką interpelację poparła. No ale gdzie? Tutaj obietnice Pawła o tworzeniu struktur po prostu zaczęły się gasić. Tam słynna sprawa znowu z tymi, bo brak pieniędzy, bo sobie wymyślili, że będą walczyć z tym ustrojem bez pieniędzy z państwa. Skoro już nie chcieli w jakiś sposób tych subsydii wziąć, no to
gdyby w całej Polsce, nie wiem, tych naszych no, takich mocno działających wyborców było tam te 10 tysięcy, no to ja nie myślę, żeby 10 zł miesięcznie, czy tam nawet więcej był problemem, żeby się składać, żebyśmy też mogli mieć w jakiś sposób te pieniądze na tą działalność, bo te docenianie ludzi, którzy nam cokolwiek pomogli, to było, im zdaniem, była podstawa. To właśnie rozruszanie tej bazy, właśnie pokazanie tym ludziom, że ich doceniamy, to właśnie był mój pomysł, żeby przygotować właśnie tuż po wyborach takie podziękowania. No już nie chodzi o to, zacząć od tych podziękowania dla tych osób, które startowały w wyborach, ale dla wszystkich osób, które w jakiś sposób pomogły tym kandydatom. Przecież można było zrobić listę krótką, coś w formie kartki pocztowej z imieniem, nazwiskiem, to by się wydrukowało. Ja przygotowałem taki projekt, miałem wtedy taki projekt właśnie takich podziękowań i dać to Pawłowi Kukizowi do podpisania, żeby było tego parę tysięcy, nie wiem, ale to by był właśnie ten taki sygnał, że my doceniamy, my tych ludzi z dołu, którzy nam pomogli, nawet z drobnej rzeczy pozwolili na swojej posesji plakat wywiesić, czy baner wywiesić, bo tego typu rzeczy trzeba było z niektórymi rozmawiać. To by było pokazanie, że zupełnie w inny sposób chcemy działać na tej scenie politycznej. No ale tak jak już powiedziałem, nie było komu tego przekazać. My jako Okręg 14 nigdyśmy się już więcej nie spotkali. Żałuję, bo była naprawdę wspaniała ekipa. Ela podziękowała tylko bodajże na Facebooku całej grupie, resztę cześć pa. Naprawdę tutaj moim zdaniem był wielki błąd. No, trzeba było się spotkać i w jakiś sposób tą grupę dalej pociągnąć. Także to, już pomijając, jeszcze taki jeden mi się przypomniał mój pomysł, też związany właśnie z kampaniami wyborczymi, prezydenckimi i parlamentarnymi, że mając taką grupę ludzi, właśnie bazę ludzi działających w internecie, w miejscach, które są bardzo popularne, na przykład Zakopane, można byłoby przeprowadzać darmowe sondy, sondaże. No, taka ulica Krupówki, przecież to jest miks ludzi z całej Polski. Moglibyśmy tam przeprowadzać sondaże, bo ja chodziłem z ulotkami, ja chodziłem propagować, ja wiem, jak to wszystko wygląda. Niektórzy podchodzili bardzo agresywnie do tego, ale taki sondaż przeprowadzać w Gdańsku na popularnej ulicy, w Warszawie na popularnej ulicy, w Zakopanem na popularnej ulicy, dałby nam prawdziwy mniej więcej obraz preferencji czy jakichś tam innych rzeczy. No. Już naprawdę podejrzewam, że wiele osób by miało zupełnie inne pomysły do takiej wspólnej działalności. Ale przede wszystkim, kończąc, gdyby było w każdym okręgu taka ekipa ludzi, taki struktur, to teraz, przed tymi wyborami, jedyny minus, jaki byście tam mieli, no, mówię wy, wierchuszka Kukiz 15, to jest taki, że te doły by zadecydowały, kto ma kandydować w tym momencie na jedynce do parlamentu. Takie miałem wyobrażenie, bo w tym momencie właśnie z tej grupy ludzi, którzy działają, którzy w pewien sposób mają jakieś pomysły i widać, że są dobrzy, to moglibyśmy wybrać i rekomendować tą osobę na numer jeden, który de facto w obecnym ustroju bierze. No ale nie dało się, no bo z kim rozmawiać, z kim, komu to przekazywać. Błędów, ja myślałem we wrześniu, że to pewnie ze 2-3 odcinki, bo były oczywiście dobre rzeczy, które tam Kukiz 15 jako klub zaczął robić, ale były też rzeczy, które mi się nie podobały. Ja to przez cały czas w jakiś sposób notowałem. Myślę, że to byłoby parę odcinków, ale na dzień dzisiejszy po prostu już machnąłem na to ręką. Nie będę tego wszystkiego wymieniał. Podam tylko dwa punkty. Rozliczenie za wybory. Przecież Kukiz 15 uzyskał zwrot kosztów, jakie się ponosi w wyborach. W jaki sposób oni to rozegrali? Jakąś fundację powołali, wzięli te pieniądze i zaczęli sobie tam rozdawać przy różnych tam na charytatywnych i tak dalej. Oczywiście na szczytne cele, koncerty, tam sobie pościągali tych swoich, żeby tam ci tylko widzieli, gdzie oni chcą.
A dlaczego to w taki sposób zostało rozegrane? Dlaczego właśnie nie mieliście kontaktu z dołem, nie rozegrano to w inny sposób? Można było podzielić, tak jak dzielono to w innych tych na okręgi i tutaj struktury na przykład w okręgu 14 decydowałyby, w jaki sposób te pieniądze, które myśmy wyłożyli na tą kampanię, bo nikt skąd się te pieniądze wzięli. To po prostu rozegrano fatalnie. Ja w naszym tym, ja nie chcę wymieniać, naprawdę te osoby, no widać było, że nie mają tych pieniędzy, żeby wykładać na kampanię, ale w jaki sposób tam uścibały i zostali w ogóle w tym pominięci. Jeżeli nie dało się tych pieniędzy, bardzo chętnie bym chciał, żeby one odzyskały te pieniądze, które zainwestowały, jednak się nie dało, to mogliście nam po prostu dać to do dyspozycji. Może my byśmy na jakieś akcje charytatywne odzdecydowali, coś tam się zdarzyło, no to od Kukiz 15 w okręgu 14 coś tam wspieramy was, bo mielibyśmy taką możliwość. To jest... Nie chcę tego tematu ciągnąć. W każdym razie drugi przykład to właśnie też tej osoby, Dariusz Pitaś, czy jak on tam się nazywał. To jest klasyka. Akurat nie wiem, czy faktycznie tam się jemu zatarło, czy nie zatarło. Mnie to nie interesuje, dlatego o tym mówię, bo podobno te jego kłopoty z prawem to się odbywały też poprzez Zakopane. I tutaj się do mnie jakoś zaczęto o to zwracać i ciągnąć ten temat i tak dalej. Co to nie było z całego tego ruchu nikogo, który by nie miał tego typu za sobą rzeczy? Możemy by komuś wybaczać czy nie wybaczać, ale jedyna osoba, która mogła robić tam być w klubie, to była właśnie ta osoba, która coś tam w taki czy w inny sposób miała problemy z prawem. To, że nie budowano tych struktur, to, że się po prostu dołami przestano przejmować, tymi, którzy najbardziej gonili, działali, robili wszystko, żeby ten ruch szedł w górę, zbierali podpisy. To jest największym błędem Pawła Kukiza. I to określam jako zdradę. Zdradę tych wszystkich, którzy mu uwierzyli. Zdradę tych wszystkich, którzy wszelkimi sposobami chcieli doprowadzić do zmian. I dziwię się, bo przecież po śmierci Rafała Wójcikowskiego, kiedy tam na jego miejsce przyszła posłanka chyba z następnym wynikiem z tego okręgu, to co pierwsze ona powiedziała? Nie poszła do Kukiz 15. Z jakiego powodu? Bo zapomnieliście o tych, którzy kiedy was sparli. To mieliście już taki ostrzegawczy dzwoń, jakiego w ogóle nie powinniście przegapić. No i co? Nie pomogło? Ja ze swojej strony też nie mam sobie nic do zarzucenia, bo dokładnie 2 lata temu podjąłem taką próbę już ostateczną, gdzie to wszystko, co tutaj powiedziałem w skrócie, jakoś opracowałem tak dosyć łopatologicznie. No i miałem to przez jedną osobę związaną też z wojskowością, która znała Pawła i miałem się z nim spotkać i to przedstawić. Potem wylądował w szpitalu. No to nagrałem to wszystko na wideo, żeby mu to przekazać, żeby już tam nie jeździć i tak dalej. Nie wiem, czy to do niego dotarło, czy nie. Na dzień dzisiejszy już o to nie dbam, ale przede wszystkim mam alibi, że ja robiłem wszystko, żeby w jakiś sposób te struktury były budowane. Bo to było 2 lata temu ostatni gwizdek, żeby właśnie się zabrać za to. Żebyśmy się wszyscy mogli w jakiś sposób policzyć, zebrać. Ja uważam, że byłaby to naprawdę świetna ekipa, bo to byli ideowcy. No, część z nich poodchodziła z różnych przyczyn, ale naprawdę to byli ideowcy. I spalić taki potencjał, Lepiej tego nie komentować. To najlepszy przykład jest to, że teraz mówi Paweł Kukiz, że w 2015 roku miał 60 dni na zbieranie podpisów, a teraz miał 20 dni i on by tych podpisów nie zebrał. Śmiem twierdzić, że gdyby miał 180 dni do zbierania podpisów teraz, w 2019 roku, też by tych podpisów nie zebrał, bo kim? Kim? Ci posłowie z konkretnych okręgów powinni powiedzieć Pawłowi Kukizowi, ile są w stanie zebrać tych podpisów. A powiedzieli? Kim mogliby te podpisy zbierać, kiedy zostawiono to wszystkich na lodzie, bez jakiegokolwiek właśnie wsparcia i
docenienia. Już nie chcę tam wracać, bo jakieś to powiedzenie Kukiza, że on teraz woli tych 11 swoich ideowych wprowadzić, niż tam znowu szukać jakichś 900 nie wiadomo kogo. Nie wiem, jak tam określił, Oszołomów czy jakiś tam innych, nie wiem. Nie wiem, bo to tylko słyszałem. Ja już tych wszystkich wypowiedzi nie mogłem prześledzić po tym moim urlopie, bo po prostu głowa odpadała. Bardzo żałuję. Bardzo żałuję, że to nie wypaliło. Ta fala, która była w 2015 roku, była do utrzymania. Także moja decyzja była już dawno podjęta. Myślałem tylko, że ją ogłoszę we wrześniu 2019 roku. Dlatego przez te 4 lata na moim profilu na Facebooku było to zdjęcie z Pawłem Kukizem, ale dla mnie ważniejsze było to zdjęcie w tle. O Polsce. Potrafisz Polsko. Dla mnie to było ważniejsze, że jednak potrafiliśmy się w jakiś sposób mimo wszystko zebrać. No i coś próbować wstrząsnąć tym wszystkim, pokazać, że zmiany są konieczne. Tak jak w 2015 roku ja startowałem i mówiłem tylko o tym jednym haśle, zmiana konstytucji i system prezydencki. Na pewno będę dalej w dalszym ciągu to w jakiś sposób propagował. Na pewno będę w dalszym ciągu starał się wspierać te osoby, które w dalszym ciągu chcą działać. Właśnie tu już słyszę, że i chłopaki z Wolnościowego Podhala w jakiś sposób chcą dalej działać, czy inne osoby, które tutaj poznałem, bardzo im dziękuję, że dalej działają. Ja na pewno będę już stał bardziej z boku, będę starał się w jakiś sposób tylko jeszcze tam mówić swoje pomysły, przedstawiać, czy je ktoś weźmie, czy ktoś nie weźmie, to już tam, jak to się mówi, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, ale dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Ja swojej walki nie zaprzestaję, ale w dalszym ciągu ją będę prowadził już solo na własnych warunkach, w żadnym ugrupowaniu, nawet takim jak stowarzyszenie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób te inne ugrupowania, patrząc na to, co się stało z ruchem Kukiz 15, wyciągną wnioski, chociaż patrząc na tą konfederację, to chyba nie za bardzo wyciągają wnioski, bo oni idą dokładnie tym samym kierunkiem. Tam jest nawet już więcej tych osób do kręcenia, do rządzenia. Gdyby właśnie poszli w tą stronę, co ja proponowałem, żeby ci, którzy ich wspierali, byli powszechnie znani, żeby przedstawili swoje życie Rosji, żeby mogli zobaczyć, z kim mają do czynienia, co robili wcześniej, ile tam już tych grup zaliczyli, dlaczego tam mieszali, dlaczego zostali na przykład wyrzuceni, no nie wiem. To może jakieś tam te sukcesy by były. W każdym bądź razie mam nadzieję, że ta opcja mocno propolska, propatriotyczna będzie w dalszym ciągu w jakiś sposób w Polsce reprezentowana i może się uda nawet, że wejdzie do Sejmu. Daj Panie Boże. No cóż, tak jak na początku rozpocząłem fragmentem wystąpienia Pawła Kukiza w Zakopanem, tak bym też chciał zakończyć. Zakończyć tym, co wystąpieniem, które na samym początku Paweł, który nagrał też kiedyś film z Juliuszem Machulskim właśnie dotyczący Podhala, nauczył się parę śpiewek tutaj góralskich, no i mimo tego, że mi się nie udało z nikim ustalić, no to po przyjeździe tutaj, po wejściu na scenę, on tak z automatu zaśpiewał dokładnie to, co ja chciałem, żeby było w scenariuszu, czyli Wiecną. No i tak, takie memento, jak to posłuchałem teraz, jakby w tej przyśpiewce Wiecną, w ostatniej zwrotce. Kiedyś byś se Paweł nie wymyślał, to byś dostał coś pomyślał. A za to wymyślanie, to ci się nic nie dostanie. W oryginale jest z tą dziewczyną Jadwisią. No ale ty mocno z dziewczynie Władusie. Bo to, żeś poszedł z PSL-em, to już dla mnie to była tylko takie kropka nad i.
Trzymajcie się, Tasieczka, zdrowo. I z Panem Bogiem zostańcie.